Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku na kanale Biznesmania i dzisiaj o tym, dlaczego ludzie, którzy spędzili dużo czasu w korporacjach lub na etacie, ciężko odnajdują się w biznesie. Zapraszam. Oto sześć punktów, które musisz przemyśleć, zanim podejmiesz yy, decyzję. I jeżeli po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka, tych wszystkich kwestii, o których dzisiaj tutaj będę mówił... Yy, zdecyduje, że to jest dla ciebie, to co dzisiaj usłyszysz nie przeraża, to gratuluję, pozostaje ci po prostu tylko, tylko działać. Więc punkt pierwszy: gdy jesteś w korporacji, to masz komfort stałego wynagrodzenia. Masz stałą, powiedzmy, masz stałą, solidną posadę, wykonujesz swoją pracę, czasami lepiej, czasami gorzej, czasami, czasami ci się bardziej chce, czasami ci się mniej chce, ale miesięczna wypłata regularnie. Wyląduje na Twoim koncie. W biznesie otrzymasz wypłatę, jeśli po opłaceniu wszystkich kosztów, tak naprawdę wypłaty, wypłat wy pracowników, czynszu, innych kosztów yy, biznesu, jeżeli Ci coś zostanie, to wtedy to jest Twoje wynagrodzenie, ale często, tak naprawdę, nie zostaje, szczególnie na, na samym początku. I to ludzi przeraża, kiedy mają przejść z tego komfortu na, na ten chaos, który tak naprawdę jest na samym początku we własnym biznesie. Punkt drugi. Status, jaki sobie wypracowałeś, ponieważ załóżmy, że pracujesz w korporacji od 15 lat, kilka razy zmieniłeś firmę, kilka razy zmieniłeś pracę, awansowałeś wiele razy, osiągnąłeś wysokie stanowisko, powiedzmy dyrektorskie, ludzie do ciebie mówią, zwracają się pani, pani dyrektorze, pani dyrektorze, pani dyrektor i przyzwyczaiłeś się już do tego statusu, jest, jest ci z tym dobrze, czujesz się komfortowo. Teraz sobie wyobraź, że otwierasz własny biznes, inwestujesz własne środki, zatrudniasz może na samym początku jedną osobę, kogoś do pomocy, aby w ogóle wystartować, tak? aby, aby mieć jakiś start na rynku i większość podstawowych obowiązków spada na ciebie, to ty będziesz je wykonywał. Nie masz dużego zespołu, który Ci w tym, w tym, w tym pomoże. E, tylko zanim zaczniesz rozwijać biznes, zaczniesz zatrudniać wiele, wiele osób, to wszystko robisz, te podstawowe czynności robisz sam. E, zajmujesz się sprzedażą, marketingiem, e, sprzątaniem, obsługą, reklamacjami, rozmową z, kli z klientem, finansami, e, a, a w dodatku. Żeby to wszystko po prostu ogarnąć, to musisz pracować po 70-80 godzin tygodniowo, żeby sobie z tym wszystkim poradzić i, i nad, na, być na bieżąco. Wcześniej w korporacji było to może 40 godzin, czasami 45, może w, w jakimś. Może zdarzyło się tak, że, że było to może do 50 godzin tygodniowo, kiedy miałeś więcej zadań, więcej obowiązków. Więc jest to duża różnica i to może Cię przerażać, żeby wejść teraz w ten, w, ten, w ten tryb przedsiębiorczy, kiedy na samym początku po prostu nie jest łatwo i trzeba wkładać w to mnóstwo, mnóstwo pracy, zanim się zobaczy jakiekolwiek, jakiekolwiek efekty. I to ci może na pewno zniechęcać, kiedy jesteś w korporacji. Trzy, to czas. Kiedy pracujesz w korporacji, przeważnie masz wolne weekendy, po pracy możesz Wyłączyć telefon, tak naprawdę, firmowy i o tym zapomnieć. Możesz się odciąć całkowicie, możesz sobie zaplanować wieczór i wyjść ze znajomymi, z rodziną. Kiedy jesteś nowy w biznesie, to aby się utrzymać i osiągnąć sukces, aby przetrwać i osiągnąć sukces, to tak naprawdę wszystko idzie na bok. Biznes jest priorytetem, więc zapominasz o wyjściach ze znajomymi, zapominasz. Również nawet o, o, o tym czasie regularnym z, z, z rodziną. Tak? No często tak jest, ponieważ no, biznes pochłania cały Twój czas. Jeżeli Ci się uda gdzieś gdzieś wyjechać, coś zaplanować, wyjście ze znajomymi, to, to super, ponieważ oczywiście to też, jest, to też jest ważne, natomiast priorytet będzie, priorytety się zmienią i biznes będzie Twoim priorytetem. Więc no, wszystko zostanie wywrócone do góry nogami. I kiedy, kiedy żyjesz w komforcie, Pracujesz w korporacji, to ciężko, ciężko z tego wyjść się, przestawić na, na, tą, na ten tryb przedsiębiorczości, o którym tutaj mówimy. Czwarte, odpowiedzialność. Kiedy pracujesz w korporacji, fakt, jesteś odpowiedzialny za dany obszar, dany dział, jakąś część biznesu. Czasami będąc na, na najwyższych stanowiskach może być to nawet i, i cały biznes, ponieważ możesz osiągnąć na przykład y, stanowisko prezesa w, w korporacji. Natomiast na koniec dnia, y, co się może stać w najgorszym wypadku. Na, w najgorszym wypadku stracisz po prostu pracę lub z nie, jej zrezygnujesz, y, może popełnisz jakieś złe decyzje w biznesie, może straciłeś jakieś chęci, zaangażowanie, może jakiś masz konflikt, coś się nie układa w tej pracy. To po prostu zmienisz pracę. Natomiast w biznesie, jeżeli stracisz biznes, to możliwe, że będzie się to wiązało z bankructwem, utratą domu, dachu nad głową. Co w dodatku pomyśli sobie o tobie twoja rodzina, twoi, twoi znajomi, sąsiedzi. Dlatego komfort w korporacji po prostu przyciągać się do siebie i ciężko, ciężko z niego zrezygnować. Numer 5. Gotowe instrukcje. W korporacji pracujesz w jakichś wypracowanych ramach, w jakichś procesach, procedurach, yy, trzymasz się jakichś zasad, coś, co już jest gotowe, stworzone. Poznajesz, poznajesz te procesy, te procedury, yy, możliwe, że bierzesz udział w ich ulepszaniu. Masz przy sobie duży zespół, wsparcie i dobrych ekspertów, z którymi po prostu współpracujesz na co dzień. We własnym biznesie, szczególnie na samym początku, nie masz żadnych procesów, nie masz Procedur, nie ma żadnych zasad. Wszystko, co sobie wypracujesz, to, to są Twoje zasady. Nie wiesz, czy one są dobre, czy, czy one są na tyle skuteczne, jakie, jakie powinny być. Walczysz o przetrwanie i w dodatku jesteś sam. Nie masz przy sobie doświadczonych i kompetentnych ekspertów, którzy, którzy mogą ci po prostu w tym pomóc i, pod, i pomóc ci w podejmowaniu decyzji. Często żyjesz z miesiąca na miesiąc, walczysz o każdą sprzedaż, opłacasz. Koszty utrzymania twojego biznesu, twoje, twoje, twoje biznesu, rodziny, pracujesz przez, kiedy pracujesz przez lata w tym komforcie korporacyjnym, to cię to, cię to przeraża tak naprawdę. Ten cały świat biznesowy, kiedy o, o tym słyszysz, to cię to przeraża. Ale to faktycznie tak jest. Więc e, dla osoby, które spędziły dosyć dużo czasu w korporacjach naście lat i są przyzwyczajone do tego, do tego komfortu. E, Czasami jest to dla nich po prostu coś niewykonalnego, bo nie mogą podjąć tej decyzji się, i się przełamać. Chociaż nawet chcą bardzo, to nie mogą się przełamać. Numer 6. Decyzyjność. Kiedy pracujesz w korporacji, ryzyko jest dobrze skalkulowane, a decyzje przemyślane, bo stoją za, za tym zespoły, ludzie. Decyzje podejmowane są w ustalonych formułach, zgodnie z odpowiednim procesem podejmowania decyzji. Minimalizuje to możliwość podjęcia jakichś złych decyzji, błędów, które mogą wpłynąć niekorzystnie na biznes. We własnej firmie, będąc nowym przedsiębiorcą, decyzję decyzje podejmujesz sam. Często jest to decyzja, być albo nie być w biznesie, więc przynosi to dużo, dużo stresu. Nie masz jeszcze doświadczenia i nigdy. W korporacji nie, nie musiałeś podejmować jakichś takich samo samodzielnych, trudnych decyzji, tak jak teraz we własnym biznesie. Jedynie kogo możesz zapytać, to może znajomych, może rodziny, natomiast oni wszystkiego ci z reguły odradzają. Odradzają ci tych trudnych decyzji, yy, decyzji odnośnie biznesu, ponieważ sami nie prowadzą biznesu, więc nie, nie wiedzą, jak, jak ci dor doradzić. Więc tak naprawdę z nikim nie będziesz y, tego konsultował, będziesz podejmował sam de, de, decyzję. Y, to powoduje dużo stresu i czujesz się często bezradny, zniechęcony ogólnie y, do działania. I teraz posłuchaj, dlaczego ludzie jednak podejmują decyzję i odchodzą z korporacji, aby rozwijać własny biznes, skoro jest to takie trudne, ryzykowne, stresujące i w dodatku tylko kilka... Procent przedsiębiorców, nowych przedsiębiorców, którzy, uruchamia, którzy ra, uruchamiają nowe biznesy, jest w stanie przetrwać na rynku pierwsze pięć lat. Tylko kilka procent. Więc dlaczego ludzie to dalej robią? Ponieważ kiedy ci się już uda, daje ci to nieograniczone możliwości. Większe zarobki, realizowanie marzeń, swoich marzeń, marzeń swoich najbliższych, swoich dzieci, kreowanie stylu życia, o jakim wcześniej tylko marzyłeś. Jest to niesamowita również satysfakcja, że budujesz coś własnego, coś swojego, coś wyjątkowego, yy, przy, przy czym udaje się to tylko mniejszości ludziom, którzy żyją na, na świecie, tak? Tylko mniejszości ludziom udaje się uruchomić biznes, przetrwać bizne w biznesie, więc jest to niesamowita satysfakcja. Więc czy jest warto? Zdecydowanie tak. Czy jest to dla każdego? Uważam, że nie. Czy jest to dla ciebie? Napisz w komentarzu, czy biznes jest dla Ciebie i czy to, co usłyszałeś, Cię przeraża, czy może bardziej motywuje, żeby, żeby działać w biznesie. Moi drodzy, tyle na dzisiaj. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli jesteś tutaj, jesteś tutaj pierwszy raz. Zostaw komentarz, zostaw kciuka w górę. Dziękuję i do następnego, cześć.